Dzień doberek, bardzo serdecznie witam w poniedziałkowe popołudnie i zaglądamy do dzisiejszej Ewangelii. Dzisiaj wspominamy świętego Barnabę i tam mamy opis powołania apostołów. Dzisiaj, jak czytałem przed Eucharystią, to dla mnie takim szczegółem, który mi utknął w pamięci i który też poruszyłem w homilii, to to, że po pierwsze Pan Jezus powołuje wierzących Żydów, że Jezus nie powołuje ateistów, nie powołuje ludzi spoza judaizmu, tylko po prostu powołuje pobożnych Żydów, a więc ludzi wierzących. To jest bardzo ważny szczegół, że Jezus powołuje ludzi wierzących. I to jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny szczegół, bo to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, to, że wierzymy w Boga, to, że wyznajemy wiarę, to, że jesteśmy w jakiejś religii, to naprawdę jeszcze nie znaczy, że idziemy za Bogiem, że jeszcze nie znaczy, że idziemy za Jezusem. I do czego ich powołuje? Powołuje ich do zadania, do bardzo konkretnych zadań, o których mówi Ewangelia, do uzdrawiania, do wskrzeszania i tak dalej. Czyli daje im misję. Nie wystarczy być człowiekiem wierzącym, ale trzeba być człowiekiem misji, człowiekiem zadania, człowiekiem, który odczytuje w sobie takie wezwanie do tego, żeby coś robić dla Jezusa, żeby być człowiekiem, który działa, który jest w misji. Bez misji nasza religijność po prostu stanie się gorsetem, który nas zepnie, który sprawi, że będziemy tylko i wyłącznie skupiać się na rytuale, będziemy się skupiać na tym, co nazywamy właśnie religią. Misja podjęta, ale uwaga, dla Jezusa, nie w ogóle misja dla misji, to nie chodzi o jakąkolwiek robotę, ale misja podjęta dla Jezusa sprawia, że moja wiara, moja religijność, moja pobożność zaczyna być czymś żywym, bo ma okazję do tego, żeby wydać owoce, żeby być czymś, co owocuje. A więc nie wystarczy tylko być wierzącym w Boga, nie wystarczy być człowiekiem religijnym, ale trzeba być człowiekiem, który podejmuje misję, żeby nie umrzeć w takim ideologiczno-religijnym gorsecie. A więc może warto się dzisiaj zapytać po całym dniu roboty, do czego ja jestem powołany? I nie idźcie w takie proste schematy, bo jestem matką, bo jestem ojcem, bo mam żonę, bo mam męża, albo jestem księdzem czy siostrą zakonną, bo w tym też można skostnieć, znaczy we wszystkim można skostnieć. Ważne jest to, żebyśmy nieustannie słyszeli powołanie, żebyśmy cały czas uczyli się tego, że Jezus mnie powołuje, wzywa mnie, woła mnie. I to świetnie widać, zobaczcie, na apostołach. Co z tego, że ich Pan Jezus wyrwał z jednego świata pobożności, wiary, religijności do czegoś nowego, kiedy patrzymy na nich po kilku rozdziałach Ewangelii i widzimy, że oni już kostnieją w tym, co jest nowe. Że tak naprawdę powołanie to jest coś, co albo jest dynamiczne nieustannie, każdego dnia na nowo zastanawiam się w tym, w czym jestem, co mogę zrobić inaczej. To nie chodzi o bicie rekordów, to nie chodzi o to, żeby się wykazywać jakimiś nowymi zdolnościami, ale chodzi o świeżość. To jest, myślę, bardzo ważne słowo w życiu chrześcijanina, wierzącego ucznia, żeby być świeżym w tym, co robię. A więc szukać na nowo nowych sposobów. Żeby nie być takim człowiekiem, który dzisiaj miałem taką bardzo trudną rozmowę z pewną panią, której zmarł mąż. Bardzo trudna rozmowa. I w pewnym momencie z jej strony padło takie zdanie, która absolutnie nie jest atakiem, nie jest żadnym konfrontacją. Po prostu, kiedy widziała moją bezsilność, powiedziała mi, zapewne ksiądz już takich historii słyszał wiele razy. To prawda, słyszałem te historie wiele razy, ale jakby właśnie to, o czym mówię, to świeżość w powołaniu każe mi na to być czujnym, żeby właśnie nie zamknąć się w takim schemacie, że słyszałem to wiele razy, a więc zastosuję ten i ten schemat, powiem to i to i to, i tyle. Nie. Mam przed sobą bardzo konkretnego człowieka, bardzo konkretną historię tego człowieka, albo raczej tych ludzi, i ona się już nigdy nie powtórzy i nigdy nie będzie taka sama, zawsze jest inna. I nawet jeśli zewnętrznie, nie wiem, jest mi smutno,
mówię podobne słowa jak w innych historiach, to nie mogę sobie pozwolić w swoim sercu na to, żeby być człowiekiem, który znam to, który powtarza schemat. Muszę być świeżo powołany, żeby nie skosnić swojej religijności, z której naprawdę może być straszny gorset, który mnie będzie dusił i nie będzie dawał mi wolności. A więc pytajmy się dzisiaj po południu, do czego nas Pan Jezus powołuje w tym, w czym już jesteśmy. Dobrego południa Wam życzę i dobrego wieczoru. Trzymajcie się. A i pozdrawiam spod mojego kościoła. Pa, pa.